Czy wśród nominowanych znaleźli jacyś twoi faworyci? Komu kibicujesz tak po cichu? A powiedz, kto tam jest nominowany teraz, mi? No na przykład jak co roku Ewa Farna, Mrozu, Ewelina Lisowska, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Lemon, Piersi, Cleo i Donatan oczywiście. Nie wiem, pominęłam chyba parę osób, ale też... A, no to taka młoda gwardia, to wszyscy jeden sort, wszystkim kibicuję. To może zdradzić nam w takim razie, czy masz jakieś plany na wakacje? Ja wakacje mam wtedy, kiedy wy odpoczywacie, kiedy wy pracujecie, czyli po naszych wakacjach. Czyli po wakacjach, wakacjach. Dokładnie, typu jesień, zima i takie, takie. A gdzie to najchętniej odpoczywa? Siema. No pewnie tam, gdzie jest bardzo ciepło, bo ja sobie wtedy wykrzywam kręgosłup, nie boli mnie on. Innych tropiki męczą, mnie super nastrajają, także uwielbiam. A wakacyjne plany muzyczne? Gramy trasę koncertową co weekend do jesieni. Nie tylko w Polsce, bo też w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Jest bardzo, bardzo ciężko. Ja już jestem chora, a jutro, pojutrze i pojutrze gram koncert. Natomiast uwielbiam trasy koncertowe, a moja jest totalnie zwariowana, co zresztą można zobaczyć na DVD, które ostatnio wydaliśmy, na DVD koncertowym. No i cóż, no, płyta, singiel, a na SK Music Awards otwieramy super fajnym występem show, który składa się z kilku światowych hitów, taki medley, przerobiony na dodowy sposób, także zrobimy w końcu na scenie, już dawno go nie było.